Tylko u nas, Jacek Rozenek spędzi sporo czasu w więzieniu. Znamy wszystkie szczegóły. Jacek Rozenek będzie musiał sporo czasu spędzić w więzieniu. Co się dzieje? Znamy wszystkie szczegóły. Fani aktora będą bardzo zaskoczeni. Kariera Jacka Rozenka. Jacek Rozenek to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów. Od lat gra w filmach, popularnych serialach i występuje na deskach teatru. Świetnie czuje się również w dubbingu. Tworzył też medialny związek z Małgorzatą Rozenek. Chociaż rozstali się po kilku latach małżeństwa, to zrobili to z wielką klasą i nadal utrzymują dobre relacje. Wspólnie też wychowują swoich synów, Stasia i Tadeusza. Niestety jego udane zawodowe życie nagle legło w gruzach. W 2019 roku aktor przeszedł udar. Przez wiele miesięcy dochodził do pełnej sprawności i stoczył prawdziwą walkę o zdrowie i normalne życie. Na długo musiał zniknąć z show biznesu. Co obecnie się z nim dzieje? Jacek Rozenek o udarze. Aktor przeszedł naprawdę trudne chwile. W 2019 roku, jadąc na jeden ze spektakli, postanowił zatrzymać się na jednym z parkingów przy autostradzie. Rozenek źle się poczuł, a okazało się, że to początek poważnych problemów. Miałem wtedy strasznego pecha, że byłem sam. 4,5 godziny spędziłem na parkingu, co było takim przekroczeniem okna terapeutycznego. Później przewieziono mnie do szpitala, gdzie nie podejmowano szczególnych działań medycznych. Poinformowano moją rodzinę, żeby się przyjechała ze mną pożegnać, ujawnia Rozenek w programie Dzień Dobry Wakacje. Po udarze rokowania lekarzy były mało optymistyczne. Mówili nawet o paraliżu części ciała. Aktor mimo tego nie poddał się nawet na chwilę. Przez wiele miesięcy rehabilitacji zrobił postępy, które pozwoliły mu znowu wrócić niemal do pełni sił. To tak jak wejście w ciemną dolinę, w której nie widzisz nic. Próbujesz dotknąć ściany i nie możesz, wobec czego myślisz, że zostaniesz tam do końca życia. To jest to przejście, o którym mówię, opisane w mojej książce, wyjaśnił. Aktor swoje trudne doświadczenia opisał w książce Padnij. Powstań. Życie po udarze. Teraz chcę pojawić się w nietypowym miejscu i tam opowiedzieć o własnej walce o normalne życie. Poniżej wszystkie szczegóły. Dlaczego Jacek Rozenek będzie w więzieniu? Szczegóły. Jak udało się dowiedzieć światu gwiazd, aktor planuje bardzo nietypowy, a zarazem ciekawy i ważny projekt. W związku z tym będzie musiał sporo czasu spędzić właśnie w więzieniu. Jacek Rozenek zajmie się wyjątkowym, autorskim projektem. Po trudnych przejściach związanych z chorobą i powrotem do formy po udarze chce podzielić się doświadczeniem z radzeniem sobie w ekstremalnych sytuacjach z tymi, którzy najbardziej tego potrzebują. W tym celu planuje udać się do jednego z warszawskich więzień, gdzie wyroki odsiadują kobiety skazane za ciężkie przestępstwa, ujawnia informator Świata Gwiazd. Jacek Rozenek chce okazać wsparcie i podzielić się cennym życiowym doświadczeniem. Właśnie z nimi chciałby pracować nad wybaczeniem i pomóc im przygotować się do wyjścia na wolność i po latach spędzonych za kratami nauczyć znowu wieść godne życie w społeczeństwie. Jacek wierzy, że ten trudny projekt ma szansę powodzenia, chociaż zdaje sobie sprawę, że nie będzie to łatwe zadanie, dodaje nasz informator. To będzie zapewne niełatwe wyzwanie, ale warto się go podjąć, nawet gdyby miał pomóc chociaż jednej osobie.
Uważacie nowy projekt aktora